Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek, czy raczej pierwszy odcinek z Need for Speed Underground 2. Czy jesteście na to gotowi? Pamiętajcie, żeby zostawić lajka i suba pod moim filmem, bowiem dzięki temu zyskacie niesamowitą opcję dostawania powiadomień o przyszłych moich filmach z Undergrounda, czy też nie. Kurde, jedziemy. Nagrywam tą serię tak, żeby sobie powrócić do starszego NFS-a. Hey, how's it going? I'm Rachel, Samantha's friend. Samantha's friend? Well, welcome to Bayview. Dobra, Rachel jest przyjaciółką Samanty i my dostajemy jej furę. Hey, if you haven't already guessed it, what you're hearing is the car's short message system. Okay. SMS. I don't know if you're familiar. Short message system. Read the instructions to find out how it works. Ooh. The mini map. It's simple to use, but make sure you get familiar with it. This is the big city, you know. Big city. Oh my god. Dostaliśmy dostęp do całego miasta. Woo. Jak się tu zajebiście jeździ, człowieku. Próbuję tutaj tapować gazem, tak jak w najnowszym Need for Speedzie hicie. Ja pierniczę. Ej, naprawdę mogliby zrobić w tym nowym Need for Speedzie takie sterowanie jak w ty. Przejechałem tylko 50 metrów i już wiem, że tu jest spoko, no. Naprawdę, przyjemnie się tutaj gra. No oczywiście wiemy, jaki jest ten Need for Speed, tak? Tutaj mamy takie prowadzenie przyjemne, co prawda, ale sposób prowadzenia rozgrywki jest taki sobie. Dlatego, że co? Musimy robić w kółko niekiedy te same wyścigi. Na początku jest spoko, ale później już zaczyna się robić trochę monotonnie, nie? Pod względem prowadzenia tych samochodów to było mistrzostwo. Chyba teraz inne studio robi te najnowsze Need for Speedy. Ghost Games, prawda? Ha, chciałem tutaj poobracać kamerę. Nie wiem, mam... Kurde, grafika... Te tekstury wyglądają niezbyt dobrze. Ja zobaczę, czy... Wszystko na pewno mam ustawione na maksa. Tu rozdzielczość jest ok. Detale niskie. A to jest też fajne w starych grach, że jak zmieniasz ustawienia graficzne, to nie musisz gry restartować, nie? Tylko zmienia ci się coś tam. Geometria samochodu. Powiem wam, ja podejrzewam, że na każdym telefonie by ta gra wam poszła teraz, w dzisiejszych czasach. Jest ustawione wszystko na maksa, nie wiem. Wydaje mi się, że filtrowanie tych tekstur czy tekstury są bardzo niskiej jakości teraz. Tylko, że nie mogę dać większych. Przepraszam, ale to jest maksymalna jakość grafiki, wydaje się, w tej grze. Może powinienem ją od nowa uruchomić, żeby mieć jakąś lepszą? Nie wiem. No ale już dobrze, jedźmy sobie. I tutaj mamy pierwszy wyścig, zobaczymy jak to wygląda. Cyk. Stary, wolisz się kółkami! Wodzisz się kółkami, Rachel! To jest tak dosłownie trochę tutaj przetłumaczone. Bo oni mówią na brykę, oni nie mówią bryka, tylko you have nice wheels, nie? A tutaj mamy takie fanowskie tłumaczenie tego Need for Speed'a i zostało tak dosłownie przetłumaczone, że wheels to znaczy kółka. No, w dosłownym tłumaczeniu tak, ale chodzi tu o brykę, nie? Posłuchajcie dźwięków tych samochodów. To jest piękne, czy nie? Tak, furki prowadzą się fajnie, chociaż w tym nowym Need for Speedzie naprawdę jest w porządku pod tym względem, bo da się w ogóle skręcać. Wow, niesamowite, jak na nowe Need for Speedy. I da się całkiem fajnie wymieniać te pojazdy ruchu ulicznego, co jest spoko. No, ale ze starszych Need for Speedów 2 lata wstecz, czy 4 lata wstecz, te dwie wersje ostatnie, no moim zdaniem totalnie nie dało się opanować tam samochodów, a raczej było to bardzo trudne. Tutaj wiemy, jak to wszystko działa. Dostajemy nitro, ono się nam nie ładuje, tak? Dostajemy nitro, jak na przykład sobie zrobimy jakiegoś stunta, na przykład blisko miniemy jakiś samochód, lub trzeba go nie dotykać, lub zrobimy jakiś drift. Albo na przykład mamy jakieś tam najlepsze okrążenie, czy jesteśmy pierwsi na okrążeniu, czy coś takiego. Widzicie, teraz sobie łapiemy. I to było bardzo fajne. Oczywiście w nowym Need for Speedzie też możemy sobie ustawić w taki sposób, żeby to nitro jakby zdobywać przy bliskim mijaniu się z samochodami. To jest też taki trochę powrocik do Undergrounda 2.
No i tak to sobie tutaj wygląda. Mamy oczywiście tutaj fabułę, mamy tutaj tą naszą Rachel, teraz mamy jej samochód. To jest takie też nawiązanie w nowym Need for Speedzie hicie do Rachel, bo też mamy tam w pewnym momencie w fabule możliwy do zdobycia ten samochód dokładnie z takim malowaniem albo z bardzo podobnym, nie? No, także gra działa, można w nią sobie grać, te tekstury naprawdę wyglądają porażająco po tak długim czasie niegrania w stare gry, takie mam wrażenie. Jezu. I cyk, ukończyliśmy. Jestem zwycięzcą, doskonale. 350Z, proszę bardzo. Pad jest bardzo dobrze obsługiwany w tej grze. Gram teraz na PC-cie, żeby nie było. Na konsoli myślę, że grafika wyglądałaby podobnie. Kiedyś te gry były tak robione na te starsze konsolki, że na PC-cie wyglądały czasami nawet i gorzej niż na konsoli. Tak, to było też ciekawe. Przeważnie wyglądały po prostu lepiej na PC-cie, ale czasami zdarzało się inaczej, nie? Ja sobie zawsze, chyba wszyscy tak robili, że najpierw robiliśmy te wyścigi takie niewidoczne, niedostępne, a dopiero później jechaliśmy spotkać się z Rachel i oddać jej samochód. Trochę mi się to nie podoba tutaj, że nie możemy sobie obracać kamery wokół auta. Nie wiem, czy można się tutaj spojrzeć w prawo czy w lewo. Można się chyba spojrzeć jakoś do tyłu. Czekaj, ja sobie to zrobiłem. O! Można zobaczyć sobie samochód z tyłu i z przodu, ale nie można zobaczyć sobie go z boku, więc naszego malowania na aucie nie zobaczymy. No dobra, chodźmy sobie na wyścig. Hej, jak tam, kochano? Ej, ty nie jesteś Rachel! A skąd oni o tym wiedzą? Przecież my tutaj się porozumiewamy na zasadzie SMS-ów. Hello! Jezu, ja pamiętam. Kiedyś miałem gorszą kartę graficzną i tych ludzi mi nie wyświetlało. Jakoś nie miałem shaderów czy coś takiego, miałem jakiegoś GeForce'a 440 MX. Taki był, który nie miał w ogóle shaderów. No i pyk, naszym zadaniem jest teraz sobie robić wyścigi. Szkoda, że nie można. Może jest jakiś mod na to, żeby sobie obracać tę kamerę dookoła auta? Fajne by to było, nie? Podczas jazdy. Ja strasznie to lubię w tych NFS-ach, tak spojrzeć sobie na przykład czasami na bok, zobaczyć jak tam rywale mnie doganiają lub nie. Chociaż w tym nowym NFS-ie tyle się dzieje, że naprawdę ciężko jest to ogarnąć, nie? Powiem wam tak. W tym Need for Speedzie grałem sobie chwilę na klawiaturze, robiłem tu szybkie wyścigi. I teraz gram sobie na padzie i jeździ mi się bardzo przyjemnie, intuicyjnie, ale to też dlatego, że po prostu w tym Need for Speedzie no, spędziłem dużo czasu i wiem jak mniej więcej samochody będą się zachowywać, tak? I jeśli coś zrobię nie tak, no to naprawdę no, muszę sfailować totalnie, nie? No i można sobie bez problemu wejść na drifcie leciutko. Znaczy, wiesz, co się z samochodem może stać, nie? O, w ten sposób. Wiesz, jak go ogarnąć, nie? Myślę, że osoby, które nie grają jakoś za dużo w ścigałki, też byłyby w stanie nad tym samochodem jakoś tam lepiej lub gorzej zapanować, ale na pewno lepiej niż w tych najnowszych Need for Speedach. Patrzcie, nawet mogę jakieś tu drifty robić. Czy raczej power slide, nice! Rachel właśnie do mnie zadzwoniła i powiedziała: "Get over here now!" Tutaj sobie szukamy różnych tych informacji, pamiętacie, tych samouczków, tego typu rzeczy. Za to dostajemy $25, a im więcej sobie zgromadzimy tego hajsu, no to wiadomo, tam coś dodatkowo możemy chyba do samochodu później dokupić, no ale i tak opłaca się później robić te wyścigi. Tu możemy jeszcze się ścigać z ziomeczkami. Czekaj, jak to się robiło? O, właśnie. Hej, newbie! I te świecące się światła, nie? Podczas używania nitro. Tutaj musimy oczywiście wyprzedzić naszego przeciwnika, czyli tak zwane wyścigi outrun po całym mieście, czy outrun po całym mieście. Musimy wyprzedzić go o 300, czy ją o 300 metrów. Tak. Później to oczywiście ten samochód Rachel nie jest najszybszym autem w grze, ale już jest dosyć dobrze protuningowanym i możemy sobie tam powygrywać z tymi przeciwnikami. To, że oczywiście Rachel tam czeka i pruje się, że my natychmiast musimy
odeszł ten samochód, to chyba nikt nigdy sobie z tego nic nie robił. Zresztą, jak było się małym, to się i tak mało co rozumiało z tego, co oni tam po angielsku gadają i się denerwują. Może trochę tam się rozumiało z tego get over here now. A tak to po prostu porozwala się trochę tych przeciwników i tyle, nie? Tak to wyglądało. Ej, gra nie wygląda wcale tak tragicznie. Przynajmniej ona mi się dobrze kojarzy. Wiecie, to miasto jakby... Czasami mam tak, że konkretne miejsca kojarzą mi się z jakimś konkretnym smakiem słodyczy, który wpierniczałem podczas grania w tę grę. Nie wiem, czy macie podobnie. Albo z jakimiś sytuacjami w życiu z młodzieńczych lat. To jest niesamowite. I cyk, tu mamy kolejnego. Tym razem jest to RX-8. Musimy się z nim zrównać. Do widzenia. Co tu było? Tutaj bardzo łatwo można ich robić. Później na wyższych poziomach dosyć trudno jest zgubić tych przeciwników i wtedy warto korzystać z tych zjazdów z autostrady. Wtedy wystarczy, że my pojedziemy sobie w inną stronę i ten przeciwnik totalnie się gubi. Gubimy go 300 metrów i do widzenia, nie? Taki miałem zawsze sposób na to, pamiętam. Dobra. No dalej, jedź! Patrzcie, kurde. To jest wszystko takie, wiesz... Masz wrażenie, że prowadzisz ten samochód... nie wiem, no realistyczny oczywiście nie, ale... Tak jakoś... jest ta granica tutaj... z realizmem zatarta na tyle... że jesteś w stanie to akceptować, nie? Że... ten arcade nie razi tak bardzo w oczy... jak w przypadku... Wow! Jak w przypadku tych nowych Need for Speedów, nie? Tutaj jeśli wyprzedzimy dość... czy wystarczającą ilość tych przeciwników na Outrunach, to dostajemy jakąś unikalną część, nie? I te unikalne części to mogły być na przykład jakieś bodykity. Tak, musimy tutaj za nim pojechać, bo mnie zaraz kurde zgubi. Jakby ktoś z was nie wiedział, to z przodu co mnie mijało, to był właśnie Skyline R34. Tylko że on ma przerobione tutaj lampy. No w tym Need for Speedzie będziemy mieli, wiecie, hardkorowy tuning z lat 90. Także całkowita wiocha. Goni? Ja już po nim. No właśnie, tak można ich bardzo, bardzo łatwo tutaj gubić. I don't believe it! Woo! I pokonaliśmy następnych ziomeczków. Ej, w ogóle podłączyłem kierownicę do tej gry i powiem wam, że... dziwnie się zachowywała. W grze samochody mi cofały. Cały czas. Force feedback, tak jakbyś miał kierownicę zablokowaną totalnie, nie? No. Ale może by dało radę jakoś tam jeździć, bo coś tam skręcałem, tylko właśnie skręcałem. Musiałbym tylko sobie chyba ręczny odłączyć i H-shiftera, żeby jakoś to było. Tu chyba jeszcze gdzieś były poukrywane wyścigi, prawda? Tak mi się coś wydaje, ale już zostawmy to. I wjeżdżamy, proszę bardzo. Wybieramy pierwszą furkę. Ej! Nie było cutscenki. Co ciekawe, gram na wersji europejskiej. I tu mam... jest to europejska? Powinien być Opel Corsa, a nie Vauxhall, jeśli to jest europejska. A nieważne. W każdym razie mamy tu Peugeot 106. I ja sobie go wezmę. Ja go nie pamiętam, żebym go miał. Ale w najnowszym Need for Speedzie wziąłem sobie tego Nissana, tylko że nie 240 SX na rynek amerykański, a 180 SX na rynek japoński, tak? No, wezmę sobie tego Peugeota może, co? Czy nie? Dawaj tam. Lecimy. Peugeot 106. Ok, mamy kasę, zobaczcie. $50. Ok. Nie było tej kascenki, na którą właśnie czekałem, że on, ta Rachel, ta wieś, podnosi się garaż. I pojawia się Rachel i mówi: ej, gdzie byłeś z moją bryką?
Ostatni raz grałem w Undergrounda 2 w 2014 roku, 5 lat temu. Niesamowite. I jakieś tam w ogóle modyfikacje hardkorowe miałem. Jakieś Lamborghini Aventador, chyba Murcielago było tutaj zainstalowane. W 2004 roku, kiedy ta gra miała premierę, chyba Murcielago jeszcze nie było, ale nie jestem pewny. W każdym razie takich szybkich samochodów tutaj w Undergroundzie 2, czy tam nawet w jedynce, no przecież w jedynce tym bardziej, no nie? Bo takich furek nie było w ogóle. Proszę bardzo, kamera wsteczna, lusterko wsteczne mamy na górze. Mamy widok z maski, taki kozacki. Pamiętam, kiedyś mój brat mówił, że na tej kamerce powinno się tylko i wyłącznie grać, ponieważ jest najlepsza i koniec. Nie, na tej kamerze z tyłu nie można grać. Innego jakby wytłumaczenia nie miał, po prostu tamta jest najlepsza i koniec. Dobra. You can lay out all your parts and gear here. There's also some tools in the back so you can custom tune your ride. Yo. Niestety nie mogę wam puścić tej muzyki z gry, nie? Wiecie czemu, więc puszczę taką moją, oczywiście tutaj muzyka jest inna. No i teraz nie mogę sobie żadnych części tutaj zmienić, dlatego że są zablokowane, a poza tym nie mam kupionych żadnych. Gdybym miał kupione części, to wiadomo, mogę sobie tutaj powymieniać, gdybym chciał. Najnowszy Need for Speedzie robimy to w locie, czyli jedziesz sobie w dzień, włączasz, wiecie, menu, pauzy i możesz sobie pozmieniać, co tam chcesz. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym Need for Speedzie mamy tylko i wyłącznie noc. Nie mamy tutaj dnia, więc ścigamy się w nocy. Need for Speed Underground w końcu. Nie stunigowałem sobie w żaden sposób furki. Gdy odkryję sobie pierwsze garaże, to powinno się coś pojawić, nie? Jakieś tam opcje tuningowe. Mam trochę kasy, więc moglibyśmy coś przerobić. W ogóle zauważyłem, że bardzo szerokie pole widzenia jest w tej grze. Mamy tutaj zainstalowaną modyfikację widescreen fix. Dzięki czemu możemy po prostu oglądać w rozdzielczości Full HD. Dlaczego jak jadę za tym samochodem w kurzu, to spadają mi FPS-y, takie mam wrażenie. Co oni robią? Tak, przeciwnicy nie są zbyt rozgarnięci na tym poziomie trudności. Czekajcie, ja sobie coś sprawdzę. Opcje. Nie audio. Gracz. Tutaj chyba nie ma poziomu trudności. Teraz jak jestem w wyścigu, musiałbym wejść do menu głównego, ale wydaje mi się, że ustawiłem na trudne. Jeśli nie, to zaraz ustawię. Zwłaszcza na początku było to dosyć łatwe wygrywanie. Ale ten Need for Speed potrafi być naprawdę bardzo trudny. W niektórych momentach ciężko wyprzedzić przeciwników. Zwłaszcza jak się jedzie tam po 10 okrążeń. Są takie wyścigi później na lotnisku, nie? Nie wiem, czy pamiętacie. Oh yeah. Trudno zapomnieć tej gry, kurde. Yeah! O tak! Te zęby są zajebiste. Chcę to. Zrobimy najbardziej wioskowy tunik, jaki jest możliwy w tej... Ja bym te samochody zostawił całkowicie stokowe, serio. Okropnie to wygląda. Ja, 17 o Boże, dobra, jedźmy. Jakie zęby mu zrobiłem. Tak, to jest zderzak Orion. Zostało mi $300 na tunik osiągów. Tak mniej więcej pamiętam, gdzie są te wszystkie sklepy z częściami. Możemy się tam udać teraz. Czekaj, co mu tam wystaje? To jest rura? A to rura wydechowa! To białe takie. To jest rura wydechowa. Nie no, piękny mam samochód, co wy chcecie? I tak z bok na bok nie mogę patrzeć na niego, więc progów w ogóle nie będę instalował. Ej, ona powiedziała, jeśli twój samochód nie jest zbyt szybki, to lepiej, żeby dobrze wyglądał. Więc ja mu dobry wygląd chyba zapewniłem. Tutaj pamiętam, że gdzieś się skręcało w prawo i za moment powinno być... O, właśnie to. Tylko czy to było malowanie? Tak, to będą tutaj sklep z naklejkami. Jo, jeszcze taki dymek tutaj jest, nie? Yeah. Dobra, gdzie był sklep z
częściami tuningu. Chyba niebiesko był pomalowany na mapce, nie? Tylko raczej na ten ciemny niebieski, zdaje się. I to jest jeden sklep i gdzieś był jeszcze drugi, tylko nie wiem, czy w tym miejscu mapy, czy gdzieś indziej. Czekaj, tu się jechało, tak? W ogóle kiedyś ta mapa wydawała się strasznie duża. A tu jeszcze jest jeden sklep z naklejkami. Tam był jeden, a tu jest drugi. Nie, czekaj, tu był ten żółty. Czekaj, zaraz będziemy driftować Peugeotem z napędem na przód, to będzie hit. Ty, gdzie on jest? A, tam dalej jeszcze, dobra. Tu były zawsze drifty i Street Cross albo Street X. Proszę bardzo, tutaj można założyć sobie takie bajerki, neony do samochodu, system audio, kojarzycie to? Tak, tutaj można było sobie to wszystko pozakładać. Natomiast teraz chodźmy zrobić coś w stylu Need for Speed Heat i podriftujmy tą furą. Patrz, tu mamy wyścig driftowy, czy tam po prostu drifting. Tak, jest to możliwe driftowanie w tym Need for Speedzie. Ludzie się, ja pamiętam to, ludzie się śmieli z tego Need for Speeda, że tutaj ulice są pomalowane woskiem. Coś się chyba popsuło. Ulice są pomalowane woskiem i nie można jakby nie driftować na tych zawodach driftu. Okej, jednak się wczytało. Coś mi się pomyliło. Udało się wczytać ten drift. Tutaj mamy drifty w ogóle z kimś. Będą tandemy, słuchajcie. Dawaj ludzi. O. I teraz tak, lecimy na tych niebieskich pasach. Dobry drift! Hell yeah! O kurde, laguje mi się ta gra, sam komputer mam. Damn! Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jaki mam komputer, zobaczcie w opis. No, kurde. Jak coś, to ja się nazywam Torpeda. Tutaj w grze. Nie mają szans. Tak, ten Peugeot w ogóle nie jest tuningowany. Poza oczywiście genialnym tuningiem wizualnym, który zrobiliśmy sobie, żeby więcej punktów stylu mieć. W sumie to ty, ja sobie wezmę tutaj, zaciągnę ręczny, a? I będę go ciągał, tak. Ale żeśmy nastukali. Ukończyłem drogi! Ej, kurde! Musiałem dwa razy to powtarzać, żeby to pobić. Nie no, w sumie jak mamy taki samochód, to raczej nie ma się co dziwić, kurczę. Ej, ale w ogóle wiecie co, naszła mnie taka ciekawa myśl, że jak czasami jestem na jakichś zlotach motoryzacyjnych i są pokazy samochodów i czasami jeden z właścicieli jakiegoś wypasionego fużyska idzie na taki... no na taką scenę i opowiada o swoim samochodzie, opowiada o swojej inspiracji, to oczywiście często, praktycznie zawsze taką inspiracją do tuningu jego samochodu jest seria Szybkich i Wściekłych, nie? Ale bardzo często zdarza się, że są to też właśnie stare undergroundy. Mimo że ten tuning jest tutaj kiczowaty, to kogoś tam, jak był mały, natknęło to, żeby sobie zrobić kiedyś taką, jak będzie dorosły, furkę. Obrał sobie taki cel, żeby jak będzie starszy, będzie miał hajs, będzie zarabiał, to sobie po prostu sprawi jakiś samochód z tego Need for Speeda i go sobie stuninguje. I często właśnie mówią tam, że o, ja to grałem Need for Speeda, Undergrounda 1 i 2 i to mnie tak zaraziło tuningiem, od tamtej pory chciałem zrobić sobie swój taki samochód, mieć jakąś taką swoją furkę. I często też jest tak, że właśnie z tego Need for Speeda wybierają sobie jakiś tam model, czy sprowadzają sobie jakiś stary japoński samochód i go przerabiają, jakoś odrestaurowują. I to jest też bardzo fajne w grach, że potrafią czasami ludziom gdzieś tam urodzić w głowie ciekawe pomysły co do swojej pasji, tak. To jest bardzo fajne, myślę, że w tych Need for Speedach. Zawsze, patrzcie, na ten ekran wczytywania, nie? Zawsze mnie się to jakby podobało,
jakby nakręcało mnie do gry. Czekajcie, może tutaj. Au, au, au. Dwójkę. Zapomniałem, że tu. Ach. Jeszcze raz. No dawaj, dawaj, dawaj. I. Perfekcyjna zmiana. Tutaj działa drafting, nie? Zawsze mi się podobał ten ekran wczytywania, bo tam był ten. To Mitsubishi. Chyba 9 albo 8 na tym ekranie. To było takie moje marzenie. Też chcę mieć taką poszerzoną, kurde, super furkę. Też chcę mieć taką poszerzoną super furkę na koniec gry i się taką ścigać. No, zaczynasz od takiego Peugeota albo Nissana. Albo co już to było? Toyota Corolla, no tak, ta kwadratowa taka. Okej, ale ty, Toyota Corolla mnie właśnie rozwaliła na tym dragu. No cóż, będzie trzeba trochę poinwestować w części, nie? Chyba za przegraną w wyścigu nie dostajemy żadnego hejsiku. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie wygrana, więc ziomek, nie wygrałeś? Przyjedź z lepszą furą i wygrywaj, nie? Jedyny drift, jaki mogę teraz robić tą furką, jest taki. Oh yeah! Ale znalazłem, znaczy znalazłem, w sumie mam odkryte na mapce ten sklep z częściami. Warto tutaj sobie zajechać i kupić coś do mojej fury. I zobaczymy, co to będzie. O, nawet mamy hajsik. Proszę bardzo, 50 dolców. Później będzie 100 i 250 z tego, co pamiętam. Tak, wchodzimy i kupujemy części. Nie stać mnie, co? Ile ja mam hajsiwa? 900. Nie stać mi na takie podstawowe rzeczy. Super chip, yeah. Zainstalowaliśmy super chip. Super chip zainstalowaliśmy. Zawieszenie. Stock parts, dobra. Wieżyczki? Wiecie co, to tłumaczenie jest naprawdę do kitu. Co mam zainstalowane. 20 dolarów mi zostało, kurde. Ledwo na paliwo mi starczy. Są tacy, co za 20 zł jadą na stację, tankują furę i jeżdżą w kółko. Po czym skończyli mi się paliwo i już nie jeżdżą. Są tacy, prawda. No i co, stunigowaliśmy furzysko. Ten zderzak jest piękny z tyłu, wy go nie doceniacie po prostu. No mogłem wziąć Nissana, mogłem wziąć Toyotę. Tego samochodu chyba jeszcze ani razu nie brałem w Undergroundzie, więc chciałem sobie go spróbować. Proszę bardzo. Tutaj mamy nowszego Peugeota. Myślicie, że nowszy to lepszy? Ja zrobiłem chipa, teraz nie ma szans. Yo, buddy, do yourself a favor. Get out of here, cause people are watching. Goni? O, coś tam goni. Czekaj, zrobię go na prędkość. Mam chipa zrobionego teraz. Mapa silnika poszła. A właśnie, muszę sprawdzić, czy mam zrobiony, ustawioną trudność gry na maksa. Gdzie on pojechał? What the? On gdzieś tam się zaciął. Widzę na minimapce. Dobra. 100 dolarów, człowieku. Elegancko. Moi drodzy, tak wygląda Need for Speed Underground 2. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kontynuację tej gry. Ja was zapraszam ponownie do lajkowania i subowania, tak żebyście dostali powiadomienie o nowym filmie i wiadomo, żeby zasięgi mieć większe co do tych filmów. Kurde, jaki tu jest duży ruch uliczny. Trzymajcie się, hejka!